Zobacz, jak wygląda dzisiejsze zużycie paliwa i prądu, bo tu mamy dwa systemy, podwójne systemy, 4 i 4, tylko na dystansie, zobaczcie, 54 minuty, jadę 30 km, ale naładowałem akumulator na 100% przez noc w garażu, udało mi się. I dzięki temu wykorzystałem prawie cały prąd w baterii i spalanie jest niskie. Natomiast jak przejdziemy, tu mam ostrzeżenie, bo już wszystkiego mało, jesteśmy na wszystkie razy. Komputer pokładowy od początku, jak widzicie, tu w prawym rogu macie 408 km, zaraz będzie, odkąd odebrałem auto kilka dni temu, a tu mamy spalanie i zużycie prądu na całym tym dystansie. On nie wiem, dlaczego tu pokazuje 10,71, nie wiem, że to jest kwestia... A, bo to jest zasięg, oczywiście, to jest zasięg. Tu mamy to samo, odpowiada na desce teraz. Tu nie podaje, na jakim przebiegu jest to, są tu statystyki, ale to są statystyki na przebiegu ponad 400 km. Więc widzicie, 10 litrów, jak się jeździ trochę mocniej, dynamiczniej i nie ładuje co chwilę tego auta, trzeba liczyć. Więc nie jest to tak, że to auto będzie, tak jak katalog podaje, paliło 2, 3, 4, 5 litrów. Jeśli nie ładujemy tego auta co każdą noc w garażu na 100%, na przykład, czy co drugą noc, jak ktoś mało jeździ.